Naszym gościem dzisiaj jest wybitny pan profesor Jacek Bartyzel. Może parę słów o panu Jacku, to o panu profesorze. To był członkiem KOR-u. Współpracownikiem KOR-u w okresie stanu wojennego internowany. Obecnie jest profesorem na Uniwersytecie Toruńskim imienia Mikołaja Kopernika. Jak wiemy, jeżeli znamy trochę chociaż postać pana profesora, to wiemy, że jest konserwatystą, monarchistą, wie wszystko o demokracji, a przede wszystkim o jej wszystkich wadach. Także panie profesorze, ja oddaję głos i zapraszam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Czy dobrze mnie słychać? Czy jest wszystko w porządku? Tak, tytułem właśnie może sprostowania czy uzupełnienia. No, rzeczywiście w pierwszym okresie istnienia tego komitetu, czyli Komitetu Obrony Robotników, no to byłem faktycznie jego współpracownikiem. Wtedy, kiedy jeszcze w KOR-ze były takie postacie jak świętej pamięci mecenas Stefan Kaczorowski, czy również świętej pamięci Wojciech Ziemiński. Natomiast zasadnicza część mojej działalności w tym okresie jeszcze przedsierpniowym także, czyli przed powstaniem Solidarności, no to wiąże się z ruchem Młodej Polski, którego byłem współzałożycielem i rzecznikiem. Natomiast przechodząc do tego mojego wystąpienia, które jak państwo wiecie z informacji jest zatytułowane Rewolucja Francuska a współczesna Europa. Właśnie taki tytuł obliguje mnie do tego, żeby przedstawić taki rodzaj spojrzenia na rewolucję, które nie będzie jakimś faktograficznym sprawozdaniem z jej przebiegu, czyli nie będzie to stricte historyczny wykład. Zakładam po prostu jakąś u państwa ogólną, przynajmniej podstawową wiedzę na temat rewolucji, która, jak wiadomo, rozpoczęła się w 1789 roku, a kiedy się skończyła, to nie umiem na to odpowiedzieć, bo nie wiadomo. Właściwie się nie skończyła. To znaczy oczywiście możemy przyjąć takie czysto porządkujące pewne wydarzenia, takie jak na przykład, że rok 1794, czyli w którym dokonał się tak zwany przewrót terminoriański. To może dziwnie brzmi, ale przypominam, że rewolucjoniści zmieniając wszystko zmienili również kalendarz, wymyślając nowe nazwy miesięcy, które zresztą nie całkiem się pokrywały z kalendarzem chrześcijańskim, po prostu zresztą celowo. Więc Termidor to był miesiąc przypadający na połowę naszego czerwca i lipca. No i właśnie pod koniec Termidora
został obalony Komitet Ocalenia Publicznego, no, faktyczna władza, chociaż formalną sprawował Konwent Narodowy i czołowi przywódcy tego komitetu na czele z Maksymilianem Robespierrem zostali obaleni i natychmiast zgilotynowani. A więc ta data oznacza koniec takiej najbardziej krwawej fazy rewolucji, no koniec okresu tak zwanego wielkiego terroru. To nie znaczy jednak, że ona nie trwała dalej, prawda? Ponieważ dalej mamy przez następne kilka lat rządy tak zwanego dyrektoriatu, czyli właśnie terwidoriat tych, którzy obalili rządy Jakobinów. I to była taka faza, którą no, specjalnie jakby można, żeby sobie to uzmysłowić, na czym to polegało, to powiedzmy, że jest to odpowiednik 20. zjazdu KPZR w 1956 roku, no i okres takiego odkręcenia śruby, powiedzmy, do pewnego stopnia, ale nadal ona trwa, wreszcie przychodzi 18 Brumaire, czyli to odpowiada przełomowi listopada i grudnia, 18 Brumaire 1799 roku, kiedy no, najwybitniejszy z generałów rewolucyjnych, czyli Napoleon Bonaparte, tak naprawdę to właściwie Napoleone Buonaparte, Korsykanin, obala rządy dyrektoriatu, no, ustanawiając właściwie no, dyktaturę formalnie najpierw nie jednoosobową, tylko trzyosobową, która nazywa się, przychodzi do historii jako epoka konsulatu. Bonaparte jest pierwszym z trzech konsuli. Potem staje się konsulem dożywotnim w 1804 roku. Kończy zabawę, że tak powiem, z republiką i proklamuje się, a następnie koronuje na cesarza Francuzów. No i to z jednej strony jest jakby przekreślenie pewnej części takich najbardziej drastycznych wydarzeń rewolucji, no ale z drugiej strony utrwalenie jej tak zwanych zdobyczy, prawda, podstawowych. A więc przede wszystkim do jednak tego nowego, całkowicie sprzecznego ze starym ustrojem porządku. Czyli chociaż, jak wiadomo, 11 lat później Bonaparte ostatecznie, który zdążył podbić prawie całą Europę, prawda, przez ten czas ostatecznie też zostaje pokonany przez koalicję i zamknięty przez Brytyjczyków na Wyspie Świętej Heleny, gdzie umiera. Więc niby to jakby formalnie stanowi tak zwana restauracja, zakończenie rewolucji, no ale okazuje się, że ono nie jest tak naprawdę zakończeniem, że 15 lat później wybucha we Francji kolejna rewolucja zwana lipcową, no i właśnie na całym świecie, w Europie, w Amerykach wybuchają kolejne rewolucje, no, które zmieniają świat. I dlatego właśnie powiedziałem, że nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, kiedy rewolucja się skończyła, no bo się nie skończyła. Tak? Ona się tylko przepoczwarza. Tak? Ona nadal trwa. Czyli ten mój wykład będzie próbą takiego spojrzenia na wydarzenia rewolucji zwanej francuską. Specjalnie tak mówię, no bo tak naprawdę to ona była antyfrancuska, a jeszcze bardziej antychrześcijańska, co jest jej głównym właściwie znamieniem i celem. Więc będzie to taka próba takiego spojrzenia na rewolucję, która właśnie,
które postara się, czy będzie polegać na próbie ukazania tego, no co w rewolucji jest ponadhistoryczne, tak? To, co jest właśnie najbardziej trwałe i to, co tworzy z niej wydarzenie należące właściwie nie tylko do historii społecznej, historii politycznej, ale powiedziałbym nawet do pewnej metafizyki dziejów, prawda? Czyli do jej wymiaru, który no, przekracza sprawy czysto doczesne jako tego nowego, no właśnie nie chcę powiedzieć porządku, bo właściwie antyporządku, który jest oparty dokładnie na przeciwstawieniu tym wszystkim zasadom, które no, nie zawsze oczywiście były wcielane w życie, ale no, które były uznawane za obowiązujące przez 1500 lat historii, począwszy historii Europy, począwszy od tego, kiedy chrześcijaństwo przestało być, jak w pierwszych trzech wiekach swojego istnienia, zbrodniczym przesądem ściganym przez prawo, no a stało się religią publiczną i stało się religią narodów europejskich i stało się pewnym wzorcem, do którego należy dążyć, tak? Którym należy budować na ziemi porządek, który będzie cywilizacją chrześcijańską, która winna dostosowywać życie nie tylko indywidualne, ale właśnie zbiorowe ludzi do tego wszystkiego, co wynika po prostu z nauki Chrystusa i z nauki Kościoła. Jak mówię, oczywiście to nie było tak, żeby zawsze przestrzegano tych zasad, ale to była uznawana norma, prawda, której właściwie nikt oficjalnie nie kwestionował, no, której właściwie nawet nie kwestionowali religijni rewolucjoniści protestanccy. Przeciwnie, no to nawet oni twierdzili, że budują prawdziwe czy czyste chrześcijaństwo na ziemi, prawda? Oczywiście się mylili, ale też nie kwestionowali tego faktu, że porządek doczesny winien być odwzorowaniem tego porządku nadprzyrodzonego i powinien się do niego dostosować. Natomiast rewolucja we Francji jest dlatego właśnie takim przełomowym wydarzeniem w historii, w którym podjęto na taką skalę po raz pierwszy, bo nawet wcześniej była oczywiście, ktoś może powiedzieć, rewolucja angielska w XVII wieku, ale ona jeszcze też była jakby zakamuflowana hasłami religijnymi radykalnych protestantów zwanych purytanami. Natomiast rewolucja francuska była pierwszą taką otwartą i na taką skalę próbą zbudowania nowej rzeczywistości opartej jawnie i dokładnie na odrzuceniu właśnie tego wzorca chrześcijańskiego, odrzuceniu także istniejących form politycznych, które temu miały służyć, a więc przede wszystkim monarchii chrześcijańskiej i oparciu tej nowej rzeczywistości na zupełnie nowych zasadach, to znaczy zasadach czystego rozumu. Rozumu ludzkiego, który może, jak twierdzono, wykoncypować lepszy porządek niż ten, który istnieje. Który oczywiście no, miał swoje wady, bo żadna rzeczywistość ludzka nie jest doskonała. No, jakby była doskonała, no to zresztą żadna rewolucja by się nie zdarzyła, stałaby się
stałaby się niemożliwa. Ale tutaj po raz pierwszy proklamowano, że świat ma być zbudowany w oparciu o zupełnie inne założenia, które będą kontrzałożeniami w stosunku do istniejących. I no, najbardziej drastycznie wyraził to jeszcze oczywiście przed rewolucją, bo zresztą jej nie dożył, jeden z przedstawicieli kultury oświeceniowej, który jeden właśnie z najbardziej radykalnych przedstawicieli tego tak zwanego oświecenia we Francji, znany zresztą dramaturg także, i publicysta Denis Diderot, który powiedział: nie będzie dobrze na świecie, dopóki na kiszkach ostatniego króla nie powiesimy ostatniego klechy. Prawda? I no, to z całą dosłownością, można powiedzieć, starano się i w dużej mierze uczyniono podczas rewolucji. W tym spojrzeniu, to prawda, w tej próbie spojrzenia na to, co zasadnicze i ponadczasowe w rewolucji francuskiej, warto na początek przyjrzeć się temu, jaką rzeczywistość ona zastała. Prawda? No w takiej popularnej, że tak powiem, wulgacie świeckiej oczywiście, którą nam, że tak powiem, przedstawiają w niezliczonej ilości propagandowych klisz, a przede wszystkim niestety w edukacji, począwszy od lat najmłodszych, to jest rewolucja miała być takim rzekomo no, właśnie nieuchronnym i koniecznym krzykiem rozpaczy przeciwko potwornościom życia, które rzekomo istniały właśnie w tej monarchii burbońskiej, tak? No, czyli we Francji, prawda? Czyli no, zdesperowany, nieszczęśliwy lud już nie miał innego wyjścia, jak po prostu wyjść na ulicę, zburzyć Bastylię, no, a potem rzucić się do gardeł swoim oprawcom, którzy go na wszelkie sposoby gnębili, prawda? No, właśnie podstawowa taka, że tak powiem, mantra, która nam jest wciskana do opisu tej rzeczywistości, to jest taka, że już gorzej być nie mogło. No, a jak już jest tak źle, no to już nie ma żadnego innego wyjścia, jak po prostu się zbuntować i ten zły porządek, zły, niesprawiedliwy, okrutny porządek obalić. Jak było w rzeczywistości? No tutaj na początek chciałbym oddać głos historykowi francuskiemu, autorowi, no moim zdaniem, wciąż najlepszej historii rewolucji, jaką napisano, chociaż jej pierwsze wydanie było bodaj w 1924 roku, a więc już prawie no, 100 lat temu, prawda? Który nazywał się Pierre Gaxot. To był historyk związany także z narodowo-royalistyczną organizacją Action Française. Otóż Gaxot w swoim dziele o rewolucji, zresztą dostępnym po polsku, co ciekawe, wydanym po raz pierwszy po polsku tuż po II wojnie światowej w 1946 roku i to w dodatku opatrzonej przedmową późniejszego przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego. No, takie dziwne rzeczy się czasem zdarzają. Drugie wydanie jest już współczesne z początku XXI wieku. Otóż opisując Francję przedrewolucyjną, Gaxot pisze tak, przyrównując Francję Ancien Régime, prawda, czyli starego porządku, do olbrzymiej
i prastarej budowli, do której każde pokolenie dodawało swoją kondygnację. I dodaję tak tu dłuższy cytat. Ogólny plan tak wielkiego gmachu stał się z biegiem czasu nieco pogmatwany. Niektóre skrzydła były zaniedbane i groziły ruiną. Inne znów niewygodne lub zbyt wykwintne. A jednak całość tchnęła zamożnością. Fasada miała wygląd wspaniały, a życie w gmachu było lepsze i bujniejsze niż gdzie indziej. No, ktoś może powiedzieć, no ale to jest taka ładne zdanie, ale taka opinia gołosłowna. No, może Gaksot się myli albo zmyśla, prawda? Jest monarchistą, no to może idealizuje. No, jak to wyglądało w rzeczywistości? No, pierwsza rzecz. Wszyscy wiemy oczywiście, że we Francji panował tak zwany absolutyzm. No, słowo absolutyzm, nawiasem mówiąc, wymyślili dopiero niemieccy historycy w XIX wieku. Ale oczywiście istniało pojęcie władzy absolutnej i monarchii absolutnej. Ale co to znaczy, że ta monarchia była absolutna? Możemy sobie wyobrazić, prawda, ale byłoby to błędne wyobrażenie, że to jest coś, co kojarzymy właśnie z jakimś despotyzmem, z nieograniczoną niczym władzą, z jakimś, z tym, że król w tym wypadku, prawda, wtrąca się we wszystko i kontroluje wszystko, no, no niemal jak powiedzmy, nie wiem, w PRL-u towarzysz Władysław Gomułka, który, no zresztą można powiedzieć, że był to rodzaj jakiejś niesłychanej pracowitości towarzysza Gomułki, że on z ołówkiem kopiowym w ręku ślęczał nad nie tylko planami, ale także właśnie nad sprawozdaniami z wykonania planów we wszystkich prawie fabrykach, tak? Więc to wszystko to kontrolował. Że taki absolutny władca, no to właśnie zajmuje się wszystkim i kontroluje wszystko. No a jeszcze w dodatku jest kapryśnym despotą i nie może przeżyć dnia, żeby mu, prawda, na obiad nie przyniesiono głowy jakiegoś poddanego albo no przynajmniej dinozaura, prawda? Więc takie wyobrażenie oczywiście jeszcze może być wzmacniane przez skojarzenie z pojęciem już typowo nowoczesnym władzy totalnej, czy może lepiej totalitarnej, taka no jaka panowała, czy to w Sowietach, czy to w III Rzeszy, czy w Chinach, czy no jeszcze powiedzmy panuje w Korei Północnej, tak? Czyli rządów terroru, rządów wszechobecnej policji politycznej, totalnej cenzury wszystkiego, no i w ogóle no, niewyobrażalnego, prawda, okrucieństwa. No, takie skojarzenia są oczywiście absurdalne. Są absurdalne zresztą z jednego podstawowego powodu. Nawet gdybyśmy założyli, że ci królowie, którzy panowali we Francji no, w epoce absolutyzmu, czyli powiedzmy od XVI do XVIII wieku, byli takimi samymi krwiożerczymi potworami obłąkanymi jakąś ideologią, prawda, utopijną, jak Stalin, Trocki czy Hitler, to nawet gdybyśmy założyli, że tacy byli, to oni nie mieli najmniejszej szansy sprawowania tego rodzaju władzy z powodów czysto techniczno-logistycznych, prawda? To było absolutnie taka kontrola była absolutnie niemożliwa, prawda? Więc co w takim razie oznaczało pojęcie monarchii
absolutne. Ono miało sens precyzyjny i jednocześnie bardzo wąski. To znaczy, ono oznaczało, że król, rządząc państwem, sam podejmuje kluczowe decyzje. Tak? Nie musi ich podejmować i uzależniać ich prowadzenia od zgody jakiegokolwiek innego człowieka czy organu instytucji i państwa. Pewnie każdy z nas słyszał takie powiedzenie, które podobno wypowiedział, co wcale zresztą nie jest pewne, być może jest to zmyślenie, ale to nieważne, mógł coś takiego powiedzieć Ludwik XIV, a mianowicie l'état c'est moi, tak? Państwo to ja. Otóż co to określenie znaczyło? Ono znaczyło to, że to król tak bardzo utożsamia się z państwem, prawda? Że nie ma własnej, prywatnej czy indywidualnej woli, która byłaby inną wolą niż wola polityczna. Prawda? Taki był sens tego powiedzenia. A po drugie, oznaczało to, że nie musi on na przykład mieć swojego pierwszego ministra, tak jak jeszcze poprzednicy Ludwika XIV mieli, kiedy to wiadomo było, że de facto Francją zapanowała ojca Ludwika XIV, czyli Ludwika XIII de facto rządził kardynał Richelieu, a po jego śmierci kardynał Mazarin, czy właściwie Mazarini, bo to był